Jeżeli oglądacie Naruto od dawna, to na bank pamiętacie też stronki, które skupiały się właśnie na tej tematyce. Ja niestety w tamtym okresie nie interesowałem się na tyle Naruto, a czas wolny spędzałem na podwórku ze znajomymi i graniu w Metina. Czyli mówiąc w skrócie, za dużo z nich zwyczajnie nie znam. Zakładam, że podobnie może być też w waszym przypadku, stąd też powstaje ten materiał, aby nieco wam je przybliżyć i pokrótce przedstawić. Nie będziemy tu każdej z nich z osobna przeglądać, ponieważ zajęłoby to za dużo czasu. Po prostu jak ktoś z was będzie chciał sobie je przejrzeć, to linki do nich znajdziecie w opisie. No i tak, wiem, że nagrywałem już taki odcinek, ale niezbyt podobało wam się jego wykonanie. Mam nadzieję, że tym razem będzie nieco lepiej i no, nie spapram tego. Dobra, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Stronka, od której zaczniemy, to naruto.pl. Nie bez powodu, gdyż była to jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza, zajmująca się tematyką Naruto. Została założona w grudniu 2003 roku przez Sansoku i istniała do 2009. Kurde, w 2003 to ja przecież miałem 4 lata. Sama strona co prawda nie oferowała oglądania odcinków, a była bardziej takim forum, na którym fani mogli dzielić się spostrzeżeniami na temat mangi czy anime. Odcinki można było jedynie pobierać przez torrenty, podobnie zresztą jak napisy do nich. Na stronie głównej widniało wiele newsów samego uniwersum, a po lewej znajdowała się nawigacja do poruszania się po witrynie. Nie. Tutaj natomiast było wiele ciekawych rzeczy, bo od gier do nawet teorii mówiących o tym, jakoby Sasuke miał być antychrystem. Nie, serio, coś takiego tutaj było. Z czasem strona zmieniła adres na sempu.net, bądź po prostu zawinęła się, a swoich użytkowników przekierowała na zaprzyjaźnioną stronę. Forum jako jedne z pierwszych o tej tematyce cieszyło się dużym ruchem, gdyż fani dziennie potrafili dodawać po kilka nowych tematów. Co prawda nie znamy oficjalnego powodu jej zamknięcia, ale można się tylko domyślać, że mogło być to spowodowane narastającą z czasem konkurencją. Skoro już była mowa o Senpu, to ta strona jest kolejna na naszej liście. Została założona w 2004 roku, natomiast za wiele nie różniła się od poprzedniej. Opisywała się jako jedna z czołowych w tamtym okresie, a czy rzeczywiście tak było, to już możecie napisać o tym sami w komentarzach. Podobnie jak w przypadku jej poprzednika, nie było tu hostingu odcinków, a strona umożliwiała jedynie czytanie najnowszych chapterów, jak i pobieranie odcinków, ale znowu przez torrenty. Przynajmniej z tego, co tutaj widzę. Na stronie głównej znowu mieliśmy wiele newsów z uniwersum, jak i zarówno wiele zakładek. W tym też oczywiście osobne forum i ogólne kompendium wiedzy na temat świata Naruto. A warto zaznaczyć, że zajmowało się nią zaledwie kilka osób. W tym też oczywiście wcześniej wspomniany Sansoku, a mimo tego strona i tak ustała się do 2019 roku. Aktualnie jak piszecie sobie w Chromie adres tej strony, to przekieruje was do oficjalnego Facebooka Senpu, na którym uzbierała się ponad 10-tysięczna rzesza fanów. Natomiast to i tak garstka osób, która się ostała, ponieważ już w 2007 informowali o przekroczeniu 10 000 zarejestrowanych kont. Idziemy dalej i tym samym przechodzimy do strony shippuden.pl. Jest to strona, która została założona w 2007 roku i o której dużo mi pisaliście pod poprzednim materiałem. Tak, tym co nie wypalił. Shippuden miał bardzo podobne działanie do Wbijam i także mogliście oglądać tu odcinki Naruto Online. No i jakby na to nie spojrzeć, to była to pierwsza tego typu stronka. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Została założona dosłownie miesiąc przed wystartowaniem Wbijam i początkowo cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem fanów. Serwis niestety też miał swoje zloty i upadki, co przekładało się na to, że był już kilka razy zamykany. Próbował jakoś powrócić, no ale na marne. Był nawet przez chwilę w 2018 roku, ale dosłownie na chwilę. Koniec końców podobnie do naruto.pl zintegrował się z Senpu, gdzie nawet teraz po wpisaniu adresu przekieruje was na ich fanpage. Co do samej strony, to tak jak w większości poprzednich, było tu wiele rzeczy typowych dla fanowskich stronek. Forum, pliki do pobrania, czat, czy nawet opisy najnowszych odcinków. Naruto Wbijam, czyli strona, której nie muszę wam chyba zbytnio przedstawiać, bo istnieje do dziś i do dziś oglądamy na niej najnowsze odcinki Boruto. Została założona w 2007 roku i podobnie do Shippudena, ta również umożliwiała fanom możliwość oglądania odcinków bez ówczesnej konieczności pobierania ich przez torrenty i dodawania osobno napisów. Tutaj to nawet nie było takiej opcji. Na stronie głównej, podobnie jak w przypadku poprzednich portali, widniały newsy ze świata Naruto. A warto też dodać, że samo Wbijam nie skupiało się tylko i wyłącznie na anime Naruto. Co? Bartuś, przecież nawet w nazwie jest Naruto. Serwis początkowo nazywał się anime.wbijam.com, a adres naruto.wbijam był jedynie pod stroną, przeznaczoną wyłącznie dla fanów żółtowłosego bohatera. To co myślę, że spodobało mi się w niej najbardziej, jeżeli oczywiście mówimy o tamtym okresie, to licznik aktywnych użytkowników na stronie. Jest to coś, czego myślę, że brakuje dzisiaj, a byłby to, jakby nie patrzeć, fajny bajer. Kojarzy mi się to jeszcze z Metinem, ponieważ do dziś nawet na stronach prywatnych serwerów coś takiego się znajduje. No i tu oczywiście też należy się wielki szacun dla całej administracji naruto.wbijam za to, że jako jedna z nielicznych stron, ta przetrwała 14 lat i działa dalej. Z tego co mi też pisaliście, to aktualnie jedyną osobą, która na bieżąco tłumaczy odcinki na Wbijam, jest Ozora, dla którego myślę, że należy się największy props, bo ten chłop odwala naprawdę kawał dobrej roboty, a bądźmy ze sobą szczerzy. Gdyby nie on, to ciężko by się oglądało te odcinki Boruto. Dlatego też jeżeli w jakiś sposób chcecie wspomóc Wbijam, to w opisie znajdziecie link do możliwości dotacji.
Tym razem coś dla fanów mangi, bo stronka, na której mogliście czytać przetłumaczone chaptery Naruto od 2008 roku. Tak, przetłumaczone. To, czego obecnie brakuje, jeżeli mówimy o Boruto. To znaczy, no wiem, prawa autorskie, trzymajmy się ich, bo widzimy, co aktualnie się dzieje w sieci, ale wtedy chyba tak bardzo na to nie zwracali uwagi. Dlaczego? Ano bo strona stała do 2015 roku. No i co, poza tym, że mogliście tam czytać najnowsze chaptery mangi, to była też opcja, aby komentować poszczególne rozdziały. No i tu jest ciekawie, tu jest ciekawie. Jeżeli macie czas i chcecie się pośmiać, to możecie wejść sobie na tę stronkę i poczytać, co ludzie kiedyś pisali pod danymi chapterami. Wiele się w sumie nie zmieniło, bo w sekcji komentarzy na wbijam pod odcinkami Boruto też niekiedy jest niezła trzoda. Przechodzimy do kolejnej strony, a mianowicie N Polska, prowadzonej przez DB Polska Group. Myślę, że designowo wygrywa tu pod każdym względem. Chyba się zgodzicie. Została założona podobnie jak Ukryta Wioska w 2008 roku, z tym, że ustała się dłużej, bo aż do 2017. Ale tu akurat nie ma się co dziwić, bo w przeciwieństwie do poprzedniej nie grali tu aż tak bardzo z prawami autorskimi. To, co na pewno jest ciekawe i też co w pewien sposób wyróżniało tę stronę, to fakt, iż w porównaniu do wszystkich innych stron, które wam dzisiaj pokazałem, tutaj wszystko się ładuje i możecie sobie surfować po niej tak, jakby normalnie istniała. Strona umożliwia pobieranie paczek z napisami do konkretnych odcinków, a także czytanie przetłumaczonych chapterów. Z tego, co też widzę, to można nawet było na niej oglądać Naruto. Więc jakaś to tam konkurencja dla wbijam chyba była. Tylko też pytanie, czy te odcinki tłumaczyli sami, czy brali gotowce od konkurencji? No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo w to akurat nie da się wejść. Jak napisał to jeden z moich widzów, na N Polska odbywały się także audycje radiowe dotyczące stricte Naruto. A zgódźmy się, było to coś na pewno innowacyjnego, no bo na poprzednich stronach nie było możliwości słuchania radia, a na pewno nie stricte związanego z Naruto. No i co, tak jak w przypadku większości stron z dzisiaj, tutaj także mieliśmy takie małe Naruto wiki i dużo fanowskich zakładek. Od różnych ciekawostek na temat uniwersum, po gry, tapety czy awatary do pobrania. No i tam hentai się przewija, bo pewnie to najbardziej zwróciło waszą uwagę teraz, ale no to... mniejsza. Pod koniec swojej działalności przemianowali się na ampolska.net, czyli ogólne forum dla miłośników anime. Być może też w ten sposób chcieli odratować serwis przed jego kompletnym zamknięciem. No i ostatnia strona, którą udało mi się znaleźć, czyli Naruto24 autorstwa Keram200. Działała od 2011 roku, natomiast sama domena została wykupiona już w 2009. Jak też pewnie już zauważyliście, różniła się nieco od poprzednich, ponieważ nawigacja znajdowała się tu po prawej stronie. No i z tego, co też widzę, to była nieco bardziej rozbudowana. Był tutaj chociażby shootbox, ranking najaktywniejszych użytkowników, na marginesie gratulacje Sasuke-kun, ankiety, czy nawet jak na N Polska możliwość słuchania radia. Po wejściu na forum od razu na samej górze wyświetlała się najnowsza aktywność użytkowników, a pod nią najnowsze odcinki oraz standardowo newsy ze świata Naruto. To, co myślę również jest warte uwagi, to streszczenia chapterów. Nie wiem, jak to mogło wyglądać i jak działało, no ale było. Ponadto mogliście też oglądać i pobierać tu odcinki Shippudena. Użytkowników z tego, co widzę, nie brakowało, bo o godzinie 19 potrafiło być nawet 101 aktywnych gości na stronie. No, tak jakbym powiedział NPC forum, tylko że o Naruto. Strona została zamknięta w 2015, a w 2017 domena została wystawiona na sprzedaż. Aktualnie, jak wpiszecie sobie adres naruto24.pl, to wyskoczy wam jakaś strona z książkami. Jakieś e-książki czy coś takiego. Dobra, więc to wszystkie stronki, które udało mi się znaleźć. Wymieniałem wam je chronologicznie, od pierwszej, która powstała, po ostatnią. Mam nadzieję, że tym razem oglądało wam się znacznie lepiej, a także liczę na to, że nieco się dowiedzieliście. Jeżeli chcecie zobaczyć sami, co znajdowało się na poszczególnych stronach, to tak jak mówiłem, linki do nich zostają wam w opisie. W komentarzach napiszcie, czy korzystaliście z którejś ze stron wymienionych dzisiaj i czy były jakieś jeszcze, o których nie wspomniałem. Zostawcie łapkę w górę dla lepszego zasięgu, no i co? Do następnego filmu. A, no i jeszcze raz wielki szacunek dla wbijam za to, że jako jedyna strona dzisiaj przedstawionych przetrwała i nadal istnieje.